Cześć, tu Ami i kolejny odcinek. Wyrysujemy coś i dziś namalujemy motylka. Tak jak w poprzednim odcinku, tym razem pokażę, jak go namalowałam. Kartka moja, żeby pokazać, jak go namalowałam, leży na mym łóżku. Ale kartka, na której będę malować, jak się będziecie patrzeć, leży na moim biurku. Tu leżą w razie czego kredki. Moje. Tu mam mój ołówek. Przepraszam bardzo. Tu mam drugi. Przed chwilą jadłam. No, a wiecie jak to jest. A więc zaczynam. I proszę, łapkujcie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo wiecie. Ale no... Subskrybujcie, no please. Bo wiecie, jak daję... I piszcie komentarze. Bo jeszcze niezbyt wiele mam komentarzy, także... Please, o komentarze i o łapki w górę. Ping. To maluję. I czy jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi! To oto ten motylek nasz kochany. Zbyt ładnie to nie wygląda, ale motylkiem może być. Pokażę wam mojego drugiego motylka, ale on jest pomalowany. Jak widzicie. A teraz pokażę wam, jak namalować takiego. Bo tak naprawdę ten motylek jest inny i inaczej namalowany. Więc teraz wam pokażę różnicę. Nie dlatego, że ten jest pomalowany, a ten nie. Chodzi mi o to, że tego skrzydełka są połączone, a tego nie. No właśnie. A teraz wam pokażę, jak namalować motylka właśnie. Już. Pokazuję wam. Najpierw robimy takie półkole połączone z drugim półkolem. Tylko, że to półkole musi być dobre. Potem robimy taką kreskę. Właśnie. I robimy, jakbyśmy mieli zrobić takie dwa sąbki. I idziemy potem z tym do góry i robimy takie coś. Zrobimy motylka na boku, ale to nic. Potem robimy dwa takie półkola. Tak samo jak wtedy, wcześniej. Także tym razem przyklejamy je do naszego patyczka takiego, że tak to nazwę. Potem robimy taką kreskę. Na nim kółeczko. I takie dwa wystające czubeczki. Widzicie? Jak taka gąsieniczka mała. I tak samo tutaj, na drugim końcu. Nieważne, czy są równe, czy nierówne. Moje są na przykład nierówne. Bo to by fajnie wyglądało, gdyby były nierówne. Potem na skrzydełkach malujemy coś takiego. I tutaj kropkę. Tak samo na tym skrzydełku. W tym skrzydełku i na tym, widzicie? I robimy tutaj takie plamki. To występuje jako oczy motylka, prawda? Bo motyl musi widzieć. No i wtedy nasz porządny motylek ładnie wygląda. Teraz wam pokażę wszystkie prace motylków. Ta została zrobiona jako inna praca motylka. Widzicie? Jakie cuda, jakie piękno. Mogłabym to robić wieczność. A więc please, łapkujcie, subskrybujcie, komentarze piszcie, na przykład co wam się najbardziej podobało, jak malowałam.
Tylko mi nie mówcie, że niedźwiedź. Niedźwiedź na pewno nie mógł być. Na pewno nie mógł być dla was najlepszy. No, także papa, łapkujcie, pamiętaj sobie. Piszcie, subskrybujcie, łapkujcie. No. I papa! Jeżeli ten filmik spodobał ci się, lub jeżeli lubisz koty w czapkach, tu. Daj łapkę w górę. Pipu.